W życiu staramy się, aby wszystko było tańsze. Tańsze mieszkanie, tańsza żywność i tańsze przejazdy samochodem. Jesteśmy przed Kargazem w Siewierzu, gdzie dowiemy się, co zrobić, aby jazda samochodem była tańsza. Rozmawiamy z panem Mariuszem, który od 4 lat korzysta z gazu LPG. Panie Mariuszu, jakie doświadczenia w związku z LPG? Wie pan co, doświadczenia, takie jest doświadczenie, że bardzo dobrze mi się jeździ na gazie. Tak jak mówię, jest porządnie gaz założony. To także nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o instalację gazu LPG, rodzi się szereg pytań. Rozmawiam z panem Alkiem, specjalistą do spraw technicznych, który wyjaśni nam szczegóły dotyczące instalacji gazu LPG. Panie Alku, pierwsze pytanie, bo pewnie wielu naszych widzów myśli zwłaszcza o bezpieczeństwie i to jest pierwsza z obaw, które mogą się rodzić, jeśli chodzi o instalację gazu LPG. Jak to wygląda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takiej instalacji? Witam pana, witam państwa. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo instalacji gazowych, jest to narzucone odgórnie. Każda część przeznaczona do instalacji gazowej musi przejść homologację, tak? Czyli musi zostać dopuszczona do montażu w całej instalacji i zapewniona ma absolutnie bezpieczeństwo. Jest nadany numer homologacyjny. My tymi numerami posługujemy się, wypisując świadectwo sposobu montażu instalacji gazowej. Kwestie bezpieczeństwa mamy za sobą. Jakie oszczędności są, jeśli chodzi o gaz, bo to właściwie jest coś, co skłania wszystkich do tego, żeby się zdecydować na LPG. Jeżeli chodzi o oszczędności, to w zasadzie te oszczędności sięgają 2/3. Jeżeli na benzynie mam wydać 180 zł, na gazie wydam około 70 zł, a pokonuję tą samą ilość kilometrów. Ile trzeba jeździć, jak wiele kilometrów pokonywać miesięcznie, żeby to się zwróciło? Średnio wystarczy pokonać 10 tysięcy kilometrów. Osoby, które może trochę się interesują tą tematyką, wiedzą, że technologia zmienia się. Słyszałem nieraz takie opinie, że te nowsze technologie nawet nie muszą powodować utraty mocy silnika, ale zachowywać tę moc silnika. Jak to wygląda na przestrzeni lat, jak ta technologia, jeśli chodzi o instalację LPG, się zmieniała? Jeżeli chodzi o technologię, poszła bardzo do przodu. Ona się zmienia w zasadzie z kwartału na kwartał w danym roku. Obecnie silniki napędzane instalacjami czwartej generacji, czyli sekwencyjnym wtryskiem gazu fazy lotnej, mogą tracić nieznacznie w średniej prędkości obrotowej około 3% na mocy. Natomiast w fazie początkowej i końcowej przechodzi to na korzyść gazu. Tak? Zwykły użytkownik samochodu nie jest w stanie tego odczuć, bo samochody właściwie przerobione na napęd gazowy mają w zasadzie te same osiągnięcia i nie ma sytuacji, w której, pod warunkiem, że instalacja jest dobrze ustawiona, w której jadąc na gazie auto jest słabsze, absolutnie nie, z tym się nie zgadzam. Zwłaszcza, że jesteśmy zakładem autoryzowanym od 7 lat, montujemy instalacje z firmy AC z Białegostoku. Są to, jak to polska myśl techniczna, i są to instalacje serii STAK, tak? Nowe instalacje, które się pojawiły do samochodów z bezpośrednim wtryskiem benzyny, czyli tak zwane sterowniki 400 dpi. Tutaj przy tych instalacjach wygląda to w ten sposób, że jest minimalne spalanie benzyny na 100 km około 1,5 litra, reszta około 7,5 litra do 8 litrów gazu, ale to jest potrzebne, żeby zabezpieczyć wtryskiwacze benzynowe. Czy silnik nie zużywa się bardziej w trakcie... Jeżeli jest mieszanka, tak. Wiele osób o to pyta i interesuje się tym. Niektórzy mówią, że wypalają się zawory, że... ale te opinie tylko są wśród ludzi, którzy albo jeszcze nie jeździli na gazie, albo też nie mają odpowiedniego zaufania, bo z różnych złych źródeł takie informacje otrzymali. I ja powiem tak, jeżeli mieszanka gazowa jest właściwie palna, czyli ten stosunek powietrza do paliwa wynosi 1 do 15,3, na pewno się silnikiem nic nie wydarzy. My oczywiście na każdym przeglądzie badamy poziom, zawartość tlenu w spalinach.
Robimy analizę spalin i taki silnik jest poddawany bardzo szczegółowej weryfikacji, tak? Na pewno pewnym minusem jest to, że zmniejsza się przestrzeń ładunkowa w bagażniku, no ale coś za coś, jeśli chcemy jeździć taniej, to mamy troszkę mniej miejsca w bagażniku. Tak, powiem w ten sposób, że obecnie na rynku jest wiele środków zastępczych zamiast koła zapasowego, tak? Są odpowiednie środki w aerozolach, gdzie można kupić taki zestaw już za 25 zł. Bardzo mało miejsca w bagażniku, natomiast naprawa opony tym zestawem może potrwać maksymalnie dla osoby, która wie jak to zrobić, około 3 minut, tak? Wymiana koła na pewno potrwa dłużej. Nowe samochody już w ogóle nie są wyposażone w koło zapasowe. Mają właśnie te zestawy do naprawy ogumienia. Ograniczenie pojemności bagażnika wynika stąd, że butla z gazem musi być umieszczona w miejscu na koło zapasowe. Powiedzieliśmy o pewnych kosztach, ale zwłaszcza o zaletach instalacji LPG. Załóżmy, że ktoś już zdecydował się, chce założyć gaz LPG w swoim samochodzie. Jak długo trwa taki montaż? W naszym zakładzie, w firmie Cargaz, montaż czterocylindrowego silnika trwa jeden dzień. Klient przywozi samochód o godzinie 8, sporządzamy protokoły, sprawdzamy oczywiście cały samochód, czy nie ma uszkodzeń, o których klient nie wie. Ustalamy z klientem, gdzie ma być zamontowany przełącznik, wlew gazu. Istnieje możliwość założenia wlewu gazu przy wlewie benzyny, czyli pod klapką, tak zwaną klapką wlewu benzyny. Od niedawna możemy tankować na stacji gazowej sami, tak? I to jest bardzo fajna sprawa. Rozumiem, że niektórzy mogą przed pierwszym tankowaniem czuć obawy, ale można poprosić obsługę, ona pokaże jak i to nie jest absolutnie wielki problem zatankować samochód z instalacją gazową. Myślę, że wiele kobiet to potrafi, a już o mężczyznach nie wspomnę. Obecnie mamy więcej stacji gazowych w Polsce, aniżeli stacji z etyliną czy olejem napędowym. Także nie wyróżniamy tutaj jakoś pewnych firm, na których można tankować, na których nie wolno tankować. Tutaj musimy to sprawdzić sobie samemu doświadczalnie, bo są stacje małe, które mają bardzo dobry gaz i tutaj w obrębie Siewierza jest takich stacji dosyć dużo. Nie zawsze jest tak, że tani gaz jest zły. Absolutnie nie. Myślę, że tak jak powiedziałem, doświadczalnie musimy to sprawdzić i jeżeli na danej stacji zatankujemy i jeździ nam się dobrze i przy przeglądzie parametry analizy spalin są właściwe, nie możemy mieć obaw. I reasumując, gaz LPG się opłaca. Ale absolutnie się opłaca i o tym wie praktycznie 3 miliony użytkowników samochodów w Polsce, tak? Podsumowując naszą rozmowę, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o instalację LPG? Przede wszystkim wybierając instalację gazową do swojego samochodu, musimy zwrócić uwagę na jakość urządzeń montowanych w samochodzie, tak? Muszą być to urządzenia wysokiej klasy, bardzo dobrych marek, dzięki temu zaoszczędzimy na przyszłość kłopotów. Nie możemy się kierować bardzo niską ofertą, bo niestety każda firma jest nastawiona na zysk i wtedy zostaną zastosowane elementy niskiej jakości, które spowodują, że w krótkim okresie czasu możemy mieć wiele problemów. Także lepiej doradzić się kolegi, który nie ma problemów z instalacją, dowiedzieć się gdzie instalował, jakość urządzeń i wtedy taką zainteresować się ofertą wśród zakładów montujących instalacje gazowe, a proponowałbym wybierać zakłady, które mają autoryzację, czyli tak zwany nadzór nad sobą. Mamy bardzo często kontrolę tego, co robimy, sprawdzane są homologacje i jakość wykonywanych usług. Także nie jesteśmy zakładem tylko dla siebie, ale przede wszystkim zakładem, który ma nadzór i musi sprostać pewnym rygorom montażu, bo takie są warunki. Instalacja LPG to inwestycja i dlatego jak każda inwestycja powinna być dobrze przemyślana.